serdecznie wszystkich Państwa na wręczeniu nagród w naszym pierwszym konkursie poetyckim pod tytułem Piaskiem nie zwią. Witam serdecznie Panią Wicestarostę, Violettę Kraszak. Witam Pana Piotra Figasa, doświadczonego nauczyciela, wspaniałego poety oraz członka komisji konkursowej. Witam serdecznie Pana Romana Szymańskiego, artystyczną duszę, muzyka, poetę, członka komisji konkursowej. Witam wszystkich Was, autorów tych wspaniałych dzieł, które wpłynęły do nas w bardzo dużej liczbie. Proszę Panią Starostę o podsumowanie takich prac, podsumowanie wizerunku Piaska, który tak fajnie wpisuje się w nasz powiat kostrzęcy. Witam Państwa bardzo serdecznie. To już kolejny konkurs. W roli głównej występujący Piastek. Mówię to kolejny, ponieważ były dwa pierwsze takie konkursy, w których młodzież, dzieci mogły się popisywać swoimi zdolnościami artystycznymi. Konkurs plastyczny, no i pierwszy konkurs, który rangą literacki, konkurs, który również się cieszył dużą sympatią, dużym szacunkiem. 114 prac wpłynęło, więc komisja miała nie lada zadanie, żeby wybrać te najlepsze. Mam nadzieję, że rzeczywiście te najlepsze zostały nagrodzone. Szanowni Państwo, ja serdecznie dziękuję, szczególnie tym młodym ludziom, którzy chcą pisać, którzy chcą czytać, którzy chcą tworzyć, bo dzięki Wam właśnie ten konkurs będzie miał kolejną edycję, taką mam nadzieję. Ale to znaczy również, że nasz Piastek cieszy się niebywałą sympatią. Chyba lubicie to, bo skoro tyle prac, to znaczy, że jest sympatyczny. Chociaż ostatnio słyszałam w TVN-ie, że jak to nazwano, że to jest przodek prodaktyk, tak? No, nasz Piastek to orzełek, tak nazwany również w konkursie, z Waszego wyboru. No i mam nadzieję, że taką sympatyczną minkę będzie miał przez następne konkursy. Gratuluję wszystkim, którzy chcieli w tym konkursie wziąć udział, ale szczególnie za chwileczkę pogratulujemy tym, którzy zostali nagrodzeni. Szanowni Państwo, przyznam szczerze, że trochę się trzęsę, ale nie z powodu burzy. Właściwie burza jest zbawienna, bo podsunęła mi początek mojej wypowiedzi. Mianowicie, jak powiedział Horacy, którego zacytuję z przyjemnością. Pomnik trwalszy stworzyłem niźli w spiżu ryty, królewskim sterczy czołem nad piramid szczyty, ani zgubne ulewy, ani akwilony nie zdołają go skruszyć. Ja nie umrę cały. To powiedział poeta i jak widać poetom burza nie straszy, jak myślę. A teraz gwoli konkursu. Chcę powiedzieć, że wszystkim nam, członkom jury, bardzo zależy na dobru języka polskiego. Pani Renata Cichowska na co dzień współtworzy prawo polskie i doskonała polszczyzna jest narzędziem jej pracy. Pan Roman Szymański, dziennikarz, równie dobrze włada polszczyzną jak pani Renata. Pani Ewa Dybowska, polonistka, dyrektor szkoły, nauczała tego języka wiele lat i ja też go nauczę. A poza tym troje z nas tworzy poezję i z tego powodu zostaliśmy wybrani przez władze samorządowe do oceny konkursu. Nie było łatwo. Jak zostało już tutaj powiedziane, wpłynęło 114 tekstów. Gdyby tak statystycznie sprawdzić, ilu poetów przypada na 25 tysięcy mieszkańców, można by powiedzieć, że całkiem sporo. Jest Was bardzo dużo, drodzy poeci, jest nas dużo. A ilu z Was będzie pisało dalej, tego nie wiemy. Gdyby zapytać nas, poetów, kiedy zaczęliśmy tworzyć, być może nie pamiętalibyśmy nawet, być może byłaby to tajemnica, ale tego bakcyla poezji kiedyś gdzieś, w jakimś momencie swojego życia połknęliśmy. Myślę, że należą się brawa władzom samorządowym za to, że
tworzyły taki klimat, w którym tego bakcyla poezji moglibyście poznać. Mówię szczególnie do młodych ludzi, bo dojrzalsi twórcy już swoje z poezją przeżyli. Tak więc wierszy napłynęło sporo, jest nas wielu, było wybrać trudno, ale gdyby się skupić i w szczegółach przytoczyć jakieś ciekawe fakty, to byśmy powiedzieli tak, że ideą konkursu było zaprezentowanie walorów powiatu kosztyńskiego lub albo też i przedstawienie Piastka. Oczywiście Piastek zdominował konkurs. Opisano jego wygląd. Szukano w wyglądzie symboliki. Zastanawiano się nad rodowodem Piastka, jego protoplastami, genezą. Nawet dopisywano własne biografie Piastkowi. I ten obraz Piastka jest bardzo bogaty. Spośród tych wierszy wybraliśmy nie tylko te nagrodzone, wybraliśmy również takie, które wskazaliśmy władzom samorządowym, pani Renacie Cichowskiej, jako te, które mogą być wykorzystane w czasie imprez powiatowych. Bo były to wiersze sprawne, często przyśpiewki, często wiersze niezwykle ciekawe. Warto też powiedzieć o tym, że ja dostrzegłem, że Piastek tak naprawdę jest niemy. Funkcjonuje rok w naszym powiecie, a chyba jeszcze nigdy nic nie powiedział. Ale wy, poeci, daliście mu głos i my to bardzo sobie cenimy. Dostrzegliśmy to. Były nawet wiersze, które za podmiot liryczny przyjęły Piastka i były to wiersze ciekawe. Tak więc władzom samorządowym należą się brawa za stworzenie wspaniałego klimatu dla pisania poezji. Należą się brawa również szkołom, które skłoniły młodych ludzi do napisania wierszy. Dorośli ludzie napisali z własnej woli, a młodzi ludzie napisali z własnej woli, ale zainspirowani pracą swoich nauczycieli. I wiemy o tym, bardzo to sobie chwalimy. Albo rodziców też, więc rodzicom też należą się brawa. To jest dobry klimat do tworzenia poezji. Bardzo wam za to wszystkim dziękuję. Spośród tak wielu wierszy wybraliśmy te, które najbardziej odpowiadały naszym gustom poetyckim. Bo każdy z nas kierował się swoim gustem. Oczywiście w wielu przypadkach byliśmy zgodni, w wielu mieliśmy sporne zdania, ale to, co zostało przez nas wyselekcjonowane, mówiąc brzydko, to są wiersze naprawdę dobre. Wiersze, które można bardzo łatwo nazwać dobrymi wierszami. To były wiersze takie, które są i sprawne formalnie, technicznie, i ciekawe, jeśli chodzi o obrazowanie, pełne i oryginalne. Myślę, że jestem wyrazicielem opinii całego naszego gremium, że mieliśmy przy pracy nie tylko problemy, mieliśmy mnóstwo przyjemności. Naprawdę wszystkim autorom należą się brawa i mam nadzieję, że bakcyla poezji połknęli. Dziękuję bardzo. Spaceruję szlakiem turystycznym, niczym planeta w ruchu kosmicznym. Z nieba leje się żar słońca. Ach, mógłbym tak bez końca. Nagle spotykam Piastka zamyślonego. O, też spacerujesz, drogi kolego? Ja bym chciał wędką z pomostu połowić rybki, tak po prostu. Pobiegać w trochę kloszczyńskiej dziesiątce i zająć miejsce w pierwszej piątce. Każdy z nas może, mój przyjacielu, skorzystać właśnie z atrakcji wielu. W wodnym raju się zanurzyć. No Piastku, możesz się rozchmurzyć. Państwowa szkoła muzyczna wzywa. Wiele talentów się tam odkrywa. No i w kajakach też mistrzów mamy. Chętnie wszystkim lekcje damy. Och, to jest wszystko, o czym marzę. Latem pójdę więc na plażę i zachęcam wszystkich leni na spacerek wśród zieleni.
Piastek wybrał coś dla siebie. Chce odpocząć na wolwetę. Ty też otwórz oczy. Ruch to zdrowy. Już przedszkolak ci to powie. Zatem wszystkich zapraszamy. O nasze zdrowie wspólnie zadbamy. I nieważna pora roku, w sporcie mi dorównaj kroku. A przy kontuzji szybko cię poskładamy, bo poszli rehabilitację wspaniałą. Miło było tak pogawędzić. Do zobaczenia, muszę już pędzić. Dziękuję za rozmowę, drogi kolego. No to na razie, do miłego. Brawo! Piastkiem go zwoł. Maskotką naszej cudownej krainy jest piastek, kolorowy i urodziwy. Każdemu myśli krążą po głowie, kto przytuli go dziś sobie. Rano piastek jest w starostwie, a wieczorem już na golfie. Pędzi pluszek nasz po miasteczkach i po wsiach. Wszędzie niesie dobrą wieść, może będzie mógł coś zjeść. Biega ścieżką wokół jezior wód, pewnie myśli, że już schudł. Piastek to jest fajny kolo, czasem zagra w kajak polo. Chociaż pracę ma bez liku, zagra też i na orliku. Ujrzysz go jak łowi ryby, chętnie chodzi też na grzyby. W chosznie, w pełczycach czy w bieżniku, piastek chodzi po chodniku. Sprawdza wszędzie tak jak w niku, ile kwiatów jest w kwietniku. Drawno Resz i okolice, tam odwiedzi też świetlice. Spaceruje w chosznie wciąż, sprawdza czy go strzeży chosz. Dzieci zawsze chętnie wita i każdego w ręce chwyta. Piastek pracy się nie boi, ze strażakami, z wężem stoi. A gdy trzeba iść do szkół, pędzi jak do książki mól. Jest w przedszkolu, jest w plenerze, czasem jeździ na rowerze. Piastek wiele kobiet zna, każdy kwiatek zawsze da. Chłopcom chciałby wręcz też, ale piłkę i grać mecz. Z nimi chętnie biega wciąż, by w maratonie udział wziąć. W naszym powiecie atrakcji bez liku, piastek ma to wszystko w swoim pamiętniku. Wszędzie dotrzeć zawsze chce, kiedy słońce budzi się. Lazur jezior, lasów szum budzą go z nocnego snu. Zawsze chętny, pracowity, ale nie ma chłop kobity. Pomoc niesie ludziom wciąż, dobry z niego będzie mąż. Dawniej miastem rządził Piast, dzisiaj Piastek i jego brat. Wszystkim ludziom serce skradł. To ci Heca, to ci Gratka, oto mała jest zagadka. Znany jest w całym powiecie, to na pewno odgadniecie. Dziób ma żółty jak cytryna, zawsze uśmiechnięta mina. I zielony ma kubraczek, na kubraczku herbuznaczek. Tak się składa, że akurat, także ma czerwone pióro. Zawsze chętny do pomocy, zawsze mile bez zaskoczeń. Roztańczony, rozśpiewany i sportowcą tak też jest znany. Ulubieniec wszystkich dzieci, jestem pewien nie odleci. W chosznie swoje gniazdo ma, to jest jego ojczyzna. Słodszy jest od wszystkich ciastek, to taki orzeł piastek. O piastku historia prawdziwa. Hej wy ludzie, czy nie wiecie, no my zwierzak jest w powiecie. Imię piastek mu nadali, by go wszyscy pokochali. Na imprezach chodzi dumnie, o powiecie mówi szumnie, jego piękno wciąż zachwala i zaprasza wszystkich z dala. Moc atrakcji jest w powiecie, najpiękniejsze krajobrazy w świecie, lasy, wzgórza i jeziora, na wycieczki zawsze pora. Piastek dużo podróżuje, wszystkie gminy pokazuje, w nich zabytków co niemiara, kościół, zamek, baszta stara. Piastek wieści te rozgłasza, w nasze strony was zaprasza, śpiewa, tańczy, recytuje, powiat choszczeński promuje. Piastek, herb nasz powiatowy, barwny orzeł kolorowy. Zawsze jest, gdzie coś się dzieje, powiatową sławę wszędzie sieje. Biega, skacze, fika i tancuje. Powiat naszą ojczyznę małą wciąż promuje. Wczoraj w Drawnie, dziś w Sulinie, jutro w Leczu, a pojutrze w Sławęcinie. Wszędzie krąży ten lasu, cały powiat wprawia tu. Stary, młody, zwykły, ważny. Jego kumplem chce być każdy. Ten, co rządzi, ten, co sieje, nawet ten, co w chórze pieje. Wszyscy chcą z nim przybić piątkę, bo on gościem jest w dziesiątkę. Zielony ma spodnie, to kolor wiosny i nadziei. Przyszedł do nas z dalekiej, wielkiej kniei.
Szukał schronienia i wielkiej rodziny, by spędzić z nimi swoje pierwsze urodziny. Długo spacerował po chodnikach miasteczka małego, uśmiechając się szeroko wielkim dziobem koloru żółtego. Był bardzo miły i przyjazny, do ludzi zagadywał. Swoją serdeczność ich przyjaźń sobie zdobywał. Wszędzie go było pełno i wszystkim się interesował. Brał udział w spotkaniach, tańczył, grał i rysował. Tak mu się to spodobało, że został na stałe. To jest to miejsce jedyne i doskonałe. Wszyscy mieszkańcy z wielką radością go przyjęli i w nagrodę herb miasteczka na spodenkę dopięli. Piękny i dumny, z złotym dziobem orzeł czerwony, w szponach trzymający gałązki dębu, symbol zielony. Jest z nami zawsze, kiedy coś ważnego się dzieje. Przynosi dla każdego małe i wielkie nadzieje. Bardzo kocha Hosztę, małą ojczyznę swą. Jak już się domyślacie, to jest nasz Piastek. Tak właśnie go zwolę. Hej, to ja Piastek Ciastek. Lubię pojeść słodkich ciastek. Hej kochani, jestem Piastek. My korzenie w mieście Hosztnie. Witaj, mile tu odpoczniesz. Są jeziora, górki, lasy. Z Piastkiem wszystko to zobaczysz. W październiku mnie wybrali, imię Piastek mi nadali. Od tej pory mym zadaniem bawić, uczyć, edukować, w konkursach powiat hoszczeński reprezentować. Dzielny orzeł Hoszczno chroni, a mój kolor to czerwony. Więc wakacje zaplanujcie, wszyscy w Hosztnie wylądujcie. Obiecuję, moi mili, moc atrakcji dla rodziny. Powiat cały, moi drodzy, słynie z piękna i gościny. Piastek z dumą dziób podnosi, nowy dworzec wita gości. Piastek czuwa nad powiatem, w dzień i w nocy, wiosną, latem. Więc zapraszam cię, kolego, przyjdź, zobaczysz orła puszystego. A na koniec, hej, tu Piastek, nie zapomnij przywieźć ciastek. Piastek. W Warszawie jest syrenka, w Krakowie zaś smok, a w Hosznie rządzi Piastek przez cały rok. Nie jakiś tam pomnik, lecz żywa istota, zielonych po Hosznie pomyka galotach. Skrzydła ma czerwone, większe od Red Bulla, mieszkańców nimi ochoczo przytula. Radością uśmiechem ciągle eksploduje. Mimo, że jest orłem, motylki miłuje. Pogodę słoneczną zapewnić potrafi. Jak to robi? Nie wiem, sekret orlej mafii. Jeden z nim jest problem, czym nakarmić Piastka. Woli kiełbasę, czy jak ja ciastka. Nieważne, co lubi, jestem dumna z tego, że w Hosznie mamy Piastka kochanego. Ulubienie dzieci. Czerwono-zielony symbol powiatu. Chcemy przedstawić całemu światu. Ogromne stopy. Spodnie i szelki, patrzcie wszyscy, jaki on wielki. Cenią go dorośli, młodzież i dzieci, każdy z ochotą do niego leci. Chętnie odwiedza przedszkola, szkoły, zawsze uśmiechnięty jest i wesoły. W imprezach wielu bierze udział w okolicy, podczas których ich uczestnicy wyczekują go niecierpliwie. Młodzi przy soczku, starszy przy piwie. Bierze też udział w różnych zajęciach, często z chętnymi pozuje do zdjęcia. W kilku filmach zagrał w głównej roli, podbije Hollywood, gdy się ciut podszkoli. Czy już wiecie, kto to? Oczywiście Piastek, który już znalazł mnóstwo fanów i entuzjastek. Ten młody niedawno obchodził pierwsze urodziny, zanim go już wszyscy chłopcy i dziewczyny. Ten orzeł, który jest z powiatu twarzą, przynosi sławę Hosztnu i jego włodarzom. Pod orlem piecząt. Od 7 wieków pod swymi skrzydłami piecię mam nad waszymi grodami. Bacznie obserwuję swoim bystrym wzrokiem, jak Hosztno rośnie w siłę rok za rokiem. Bitw wielu tutaj świadkiem byłem, wiele też łez przez to uroniłem, gdy ogień miasto swym płomieniem trawił, jednak nikt ducha mieszkańców nie zabił. Chociaż askańskie pochodzenie moje, teraz na straży polskiej puszczy stoję. Czasem na lipie przysiądę wiekowej, czy łypnę okiem z wieży zegarowej. W tafli kluk nieraz też się odbije. Czerwony kolor od kolan po szyję. Dębowe listki trzymam w swoich szponach, gdyż lasów jest wiele w naszych rejonach. Od lat dwóch bawię mieszkańców miasta, choć nie pochodzę raczej od Piasta. Imię przewrotne dość mi nadali. Piastkiem mnie zwą mieszkańcy mali. Piastek w akcji. Piastkiem mnie zwą i przytulać się chcą. Lubię spotkania z gośćmi, choć boli mnie później kości. Moje czerwione pióra to nietypowa skóra. Mam zielone ogrodniczki
i lubię bardzo jeść serniczki. Uwielbiam skakać i po cichu latać. Mieszkam w białym domu i nie wadzę nikomu. Mam okno z widokiem na jezioro, gdzie chodzi ludzi sporo. Mój szef to człowiek mądry, ale nadzwyczaj skromny. Lubi ze mną spacerować i powiatowe bruki szlifować. Spędzam razem czas, odwiedzając was. A szefowa Białogóra pierniki przede mną chowa. Ładnie się uśmiecha, to jej dobra cecha. Kiedy do Choszczna przyjedziesz, tak prędko z niego nie wyjedziesz. Atrakcja jest full, moje miasto jest cool. Jest pisane 13 z Boskowcem. W choszczeńskim powiecie wieś Łasko istnieje. To dawniejsza Altwita, bo szklane jej dzieje. W tym miejscu w prostych hutach piękne szkło robiono. Konwaliami zdobione, w świecie je ceniono. Już 400 lat temu dymiły tu piece, gdzie cystersi las Marii poddali opiece. Od kiedy stara huta stała się już Łaskiem, bo zmieniło się godło na to z orłem piastkiem, wieś zupełnie inne przybrała oblicze, bawiąc głównie letników, zdążających licznie. I ja też tu osiadłem i los z nią związałem, odkąd dom po niemiecki odrestaurowałem. Na dole zamieszkawszy, z miastem się rozstając, zacząłem nowe życie, puszczę podziwiając. Kraj jezior z mnóstwem borów, dębów, buków, sosen, a niektóre w nich drzewa tyle liczą wiosen, że pomną pruskie czasy, nawet najazd szwedzki. A pewnie też nie jeden zagon tu jeździecki husarii Czarnieckiego, co Szwedów stąd gnała, by Polska po potopie znów wolna powstała. Zresztą śladów historii jest w puszczy tej wiele, choć ukrytych wojennej pożogi popielu. Ruiny leśnych osad, dworków i cmentarzy, gdzie na nagrobnych krzyżach dojrzeć się przydarzy obco brzmiące nazwiska, przedziwne imiona, nad nimi zaś akacji skręcone ramiona. A gdzie leśne rozstaje, tam słupy z granitu, to dawne drogowskazy ze śladami rytu. Ci milczący świadkowie ludzi bytowania od chwili ich poczęcia po miejsce skonania. Ślady młynów i stawów, mielerzy smolarni świadczą, że żyli tutaj ludzie gospodarni. Gdy zostali wygnani, zjawili się nowi. Zamiast tamtych od zaraz włodarzyć gotowi. Lecz ta ziemia zbolała, wspólną jest spuścizną, choć dla nich hajmatem, a dla nas ojczyzną. Piastkiem nie są. Hej, co to leci ponad miastem? Co nad Choszcznem naszym leci? To przybywa orzeł Piastek. Piastek, ulubieniec dzieci. Piastkiem mnie zwą. Piastka dzieci chcą. Chcą się z Piastkiem bawić i Choszczno rozsławić. Piastek strojem swym zachwyca, zieloniutkie ma porcięta. Z dziećmi tańczy na ulicach, o dorosłych też pamięta. Piastkiem nie zwą. Piastek wszystkich w tam porywa, zwłaszcza gdy melodia skoczna. Smutny przy nim nikt nie bywa, bo maskotką jest on Choszczna. Piastkiem nie zwą. Jedynie choszczeńska ziemia ma taką orlą maskotkę. I nie myśli Piastka zmieniać, bo z wesołym biega dziobkiem. Piastkiem nie zwą. Piastka uśmiech jest przyjazny, przyjazny całemu światu. Wszystkim też jest dobrze znany urok naszego powiatu. Piastkiem nie zwą. Na ławeczce przed starostwem, które znajdziesz przy nadbrzeżnej, często widać tę maskotkę. Tam Piastka miejsce należy. Piastkiem nie zwą.